Już na dzień dobry. Już na dzień dobry dostajemy niezły wpierdziel. Pięknie, dobra. Cześć, nazywam się Tomek Kurowski, jesteśmy w Koszalinie, w sklepie Gram, w którym oprócz efektów gitarowych można również nabyć starego Defila. Dzisiejszym naszym bohaterem jest efekt gitarowy Strymon Timeline. Strymon Timeline. Jest to prawdopodobnie najlepszy efekt typu delay wyprodukowany jak dotąd na świecie. Jest to zdanie nie tylko moje, jest to zdanie wielu ludzi, wielu profesjonalnych muzyków. Jest to efekt, który doskonale się sprawdzi zarówno w pedalboardzie, jak i w studiu. I to jest właśnie ta różnica między efektami Strymon a innymi efektami, że tak powiem. Po prostu chodzi o jakość dźwięku, jaka wypływa z tego efektu. Efekt jest zamknięty w solidnej metalowej obudowie, bardzo elegancki, dwa wejścia, wejście na pedał ekspresji i przełącznik, w jakim trybie mają te cztery gniazda nam działać, wejściowo-wyjściowe, czy ma być to standardowy tryb stereofoniczny, czy możliwość zrobienia pętli do wpięcia efektu, który modyfikowałby nam same dźwięki delaya, same odbicia. Poza tym mamy gniazda wejściowe i wyjściowe MIDI, które pozwalają nam na pełne sterowanie. Można zmieniać rodzaje delaya, na przykład podczas trwania utworu, który się odtwarza z komputera, na przykład na scenie mamy takie, dzisiaj są popularne takie pół playbacki, są zaaranżowane całe utwory. Przy pomocy MIDI mamy dostęp do wszystkich absolutnie parametrów w tym efekcie. Poza tym pedał ekspresji obsługuje już nie tylko, jak w innych efektach, jeden parametr. Możemy przypisać kilka parametrów jednocześnie do pedału ekspresji, także również bardzo szerokie możliwości. Trzy foot switche A i B do przełączania presetów w określonym banku. Banków jest 100, 50 zaprogramowanych, 50 użytkownika, także w sumie 200 presetów możemy zmieścić w timeline'ie. Multifunkcyjna gałka value, którą normalnie zmieniamy sobie banki i presety, a po naciśnięciu mamy dostęp do głębszych funkcji każdego z presetów, każdego delaya. Mamy trzy gałeczki odpowiedzialne za podstawowe funkcje delaya, czyli czas odbić, ilość odbić i mix. Oraz cztery gałki odpowiadające za już za brzmienie delaya. Filter i grid odpowiadają za jakby zniszczenie dźwięku, jakby zrobienie go ciemniejszym lub jaśniejszym, w tego typu modyfikacje. A dwie ostatnie gałki, speed i depth, służą do dodania modulacji do naszych odbić. Digital delay. Na przykład bank 8, B, to jest akurat dual. Następnie mamy tap tempo i gałkę służącą do wybrania jednej z 12 maszyn
na pokładzie naszego Strymona Timeline. Mamy 12 różnych delayów, każdy brzmi inaczej, każdy ma inne parametry kontroli. Także pokrótce, bardzo szybko postaram się wyjaśnić, która maszyna do czego służy. I tak, uwaga, reverse to jest delay puszczany od tyłu. Pattern to jest delay układający się we wzorki rytmiczne. Tych patternów mamy tam kilkanaście. Dual, czyli podwójny delay. Digital, czyli standardowy, cyfrowy delay, bardzo podobny do Diga Strymona. D-Bucket jest to analogowy delay, zbudowany przy pomocy setek, czy tysięcy, czy może nawet dziesiątków tysięcy malutkich kondensatorów. D-Tape, delay taśmowy. Mamy jego odpowiednik również, tak jak w przypadku Digitala, D-Bucketa. Mamy również ich odpowiedniki w mniejszych kostkach Strymona. Dalej mamy Lo-Fi, czyli taki delay cyfrowy, który można totalnie zniszczyć, po prostu zmniejszyć liczbę bitów przetwarzania, na przykład do 8 i częstotliwość próbkowania do naprawdę tam, nie wiem, 1000 Hz na przykład, i mamy bardzo ciekawe efekty wtedy. Potem jest filter delay, czyli delay, którego można przefiltrować, jego brzmienie możemy zmienić, po prostu jego barwę. Tremolo. Możemy nałożyć efekt tremolo na odbicia. Swell to jest taki bardzo mokry, fajny, przestrzenny delay. Duck to jest delay, który reaguje tylko na końcówkę frazy, którą gramy, i powtarza ją w taki bardzo specyficzny sposób. Też super. I Ice to delay, którego odbicia można jakby odtwarzać w różnych interwałach, w różnych harmoniach. Możemy dodać oktawę, suboktawę, możemy dodać kwintę albo jakiś inny interwał muzyczny, na który mam akurat ochotę. Jedną z bardzo fajnych funkcji Strymona Timeline jest to, że na przykład można sobie nacisnąć guziczek i przytrzymać delay tak długo, jak się chce, nogą. Ja to zrobię ręką, ale będzie wiadomo, o co chodzi. Są ludzie, którzy twierdzą, że wystarczy przez nawet wyłączonego Strymona przepuścić sygnał gitary i już brzmi lepiej. No, podobno. Nie wiem, nie słyszałem, nie sprawdzałem. W każdym razie na pokładzie Strymona Timeline, tak jak na pokładzie wielu innych Strymonów, jest procesor Shark, najnowsza technologia cyfrowa, przetwarzanie 24 bity, 96 kHz, czyli jakość pozwalająca na totalne zrobienie po prostu brzmienia bez żadnych przekłamań, bez żadnych wad dźwięku. Ma bardzo dużą dynamikę, 115 dB, to jest więcej niż człowiek jest w stanie jakby usłyszeć, także jeśli chodzi o jakość, to tutaj nie ma żadnych zastrzeżeń, bardzo zaawansowane algorytmy i tak dalej, zero szumów i tam w ogóle wszystko super. Bypass, jak to w efektach Strymona, bypass może być true bypass, po prostu fizyczny, stykają się dwa kabelki i sygnał przechodzi, albo może być buforowy, bardzo wysokiej jakości buforowy bypass. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że po naciśnięciu guziczka, po wyłączeniu delaya, ten delay nam ciągle jeszcze trwa. Sygnał z gitary wchodzący do timeline'a jest dokładnie taki sam jak wychodzący. Nie jest przetworzony z analoga na cyfrę i z cyfry na analoga z powrotem, tylko jest po prostu od początku do końca analogowy wchodzi, analogowy ten sam wychodzi.
Na pokładzie jest również looper. Looper może działać przed efektem albo po efekcie, co oznacza, że te delaye możemy sobie nagrywać, albo możemy nagrać suchą gitarę i te delaye sobie potem dopiero nakładać na niego. Także jest pełna konfiguracja. Więcej funkcji loopera uzyskujemy, kiedy połączymy go przez MIDI do jakiegoś kontrolera. No wtedy ten looper naprawdę staje się potężnym narzędziem, a nie tylko dodatkiem, jak w wielu różnych innych efektach. Mocno zmodulowany dźwięk. Naprawdę pojechane brzmienia, tutaj można naprawdę mocne rzeczy. Nie ma chyba na rynku w tej chwili efektu, który miałby więcej możliwości, jeśli chodzi o efekty typu delay. Zwolennicy analogowych efektów będą super zadowoleni ze Straymona Timeline, dlatego że wszystko, co trzeba, jest pod ręką i to, że jest to wielki cyfrowy kombajn, zupełnie nie przeszkadza w użytkowaniu i w korzystaniu z naprawdę szerokich możliwości tego efektu. Z kolei wszyscy specjaliści od efektów skomplikowanych, lubiących procesory, które mają miliard albo więcej parametrów, również będą super zadowoleni, bo jeśli ktoś chce się bawić w szczegóły, to wejdzie sobie głębiej w efekt i może naprawdę dużo różnych parametrów tam napotkać, a jeszcze oprócz tego podłączyć sobie pod MIDI, zaprogramować każdy koncert w każdym utworze inny delay, w każdej zwrotce inny delay i po prostu być wtedy mistrzem efektów. Można zostać po prostu królem delaya, można zostać z timeline'em. Straymon Timeline to nie tylko efekt gitarowy, to jest efekt, który zadziała doskonale z każdym instrumentem. Bang. Wszystkie albo prawie wszystkie efekty Straymona są dostępne tu na miejscu, w sklepie Gram. Można przyjechać, ograć osobiście. Jest dostępnych również masa innych efektów. Można sobie przyjechać, porównać, pograć, zadać pytania. A jak ktoś nie może na przykład przyjechać, może zadzwonić, obejrzeć nas w internecie, wejść na stronę Straymona i przekonać się osobiście, jak dobre są Straymony.